A fajnie jest być w Polsce aktorką? Już dzisiaj wiesz więcej na ten temat? Nie odpowiem się na to pytanie. Wiesz, zaintymnie, rozumiem. Nie, dobra. Nie chodziło o to. Nie chodzi o to, że zaintymnie, tylko ja dopiero zaczynam swoją drogę. No i... To jest za wcześnie, żebym potrafiła ci odpowiedzieć na to pytanie. Spotkajmy się, wiesz, za 5 lat. Wtedy ci na nie odpowiem, czy fajnie jest być w Polsce aktorką. Ale poczekaj, z tego co wiem, Blanka napisała parę kolejnych książek. Części. Dwie, co najmniej. Tak. No, no nie zmieni głównej bohaterki, to będziesz ty. Jesteś dzisiaj dziewczyną, która ma box office milionowy. No to nie możesz mówić, że nie jesteś znaną, rozpoznawaną aktorką, bo jesteś. Tylko, że fajnie by było, jakbym była rozpoznawana za również inne rzeczy, a nie tylko film, w którym wzięłam udział. Dlatego jestem dopiero na początku swojej drogi. No okej, okay. No to jest też taki rodzaj skromności. Ja uważam, że jak człowiek nie ma innych cech, to zwykle jest wtedy skromny, okay. Więc żartowałem. A to tak, 7 minut się znamy, już wszystko wiesz. Żartowałem. A kiedy po raz pierwszy pomyślałeś, że to był błąd, ten film? Nigdy. Naprawdę? Naprawdę. A powiedz mi, ile z twoich kobiecych marzeń, czy takich ukrytych sekretów realizuje ten film? Bo mnie to ciekawi. Patrz, jakie subtelne pytanie. Bardzo. Żadnego. Żadnego? Żadnego. Ale możesz coś więcej powiedzieć? Ze względu na to, że ja w ogóle w jakimkolwiek procencie nie utożsamiam się z osobą Laury Biel. Mhm. Jestem kimś zupełnie innym. I nie mówię ci tego po to, żeby specjalnie naddać, że ja wykreowałam tę postać. Nie. Ale nie jestem osobą, która potrzebuje przygody, tak jak przeżyła Laura. Ale co, nie ekscytowałoby cię takie wydarzenie? Nie chciałabyś, żeby to się spełniło w życiu? Nie chciałabym. Dlaczego? Przystojny mężczyzna. Przecież... Nie chciałabym zostać porwana. No co ty. No co ty.